Dziś popołudnie z polityką i to polityką przez duże P. Moim wyjątkowym gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat na prezydenta RP. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W wyjątkowym radiu. Super, bardzo się cieszę. Muszę o to zapytać na dzień dobry panie pośle. Jak to się stało, że na trasie pana prezydenckiej kampanii pojawiła się właśnie września? Ja będę starał się być wszędzie w Polsce, we wszystkich powiatach, w jak największej liczbie gmin. Już bardzo dużo się udało odwiedzić. Wielkopolska to są silne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego, naszych sympatyków, członków. I tu propozycja od lokalnych działaczy, sympatyków, od posłów, od prezesa Andrzeja Grzyba, żeby dzisiaj też we wrześniu, później w Poznaniu, w Obornikach, więc mamy co robić, ja się ogromnie cieszę. To są najlepsze momenty tak naprawdę w kampanii, kiedy mogę rozmawiać z rodakami, kiedy dyskutujemy o wszystkich sprawach. Nie ma spraw, których nie poruszam. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie z różnych dziedzin życia, czy to tematyka lokalna, ogólnopolska, międzynarodowa, ta rozmowa jest dla mnie podstawą. Ja jestem w nieprzerwanej trasie kampanijnej od 2018 roku, więc trochę wprawy jest, ale wciąż jest wiele rzeczy, o których warto rozmawiać i warto naprawiać wielu kwestii. Września, czy nawet szerzej, powiat wrzesiński to teren, w którym wcale nie tak dawno PSL święcił triumfy. Dziś jest nieco inaczej. Co stało się z elektoratem ludowców? Zaryzykuje tezę, przyjął go PiS? Nie, wynik parlamentarny odbudował to. To na pewno mieliśmy takie załamanie w roku 2015, kiedy też nie było posła z tego terenu, kiedy nie mogliśmy mieć takiej reprezentacji jak dzisiaj, właśnie parlamentarnej, senackiej, bo jest i senator Libicki, Krzysztof Paszek, Andrzej Grzyb, są inni przedstawiciele w samorządach, jest Jacek Tomczak, poseł, który dołączył do nas i też uzyskał po raz kolejny mandat. Więc zmieniła się struktura poparcia dla PSL-u. Jest przyzwoite na wsi, choć chciałbym, żeby było większe. No i wzrosło radykalnie w miastach. Jak wobec tego, panie prezesie, odbudować to zaufanie do PSL-u? Chciałbym, żeby wynik samorządowy na poziomie powiatów był lepszy w roku 2023, kiedy dojdzie do wyborów samorządowych. Po to też startuje w tych wyborach. Nie wolno odpuścić żadnej elekcji, nie wolno odpuścić w żadnym momencie wyborów, trzeba przedstawiać swoją wizję Polski. Ja jestem kandydatem umiarkowanego centrum. Myślę, że te dwa obozy, z których pochodzą prezydenci z ostatnich 15 lat, niestety nie są w stanie doprowadzić do zakończenia wojny polsko-polskiej. Nie zrównuję ich, bo jeden jest inny, drugi jest inny obóz, ale na pewno mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ja do zakończenia tej wojny doprowadzę. Nie tylko do zakończenia, ale do wprowadzenia pokoju. To też jest sposób na odbudowanie zaufania. Zmianę, którą dokonaliśmy wewnątrz PSL-u, otwarcie się na nowe środowiska, środowisko przedsiębiorców, ludzi ciężkiej pracy. To wszystko ma nas doprowadzić w strategii do lepszych wyników wyborczych, również w wyborach samorządowych. Czy można odnieść sukces, panie prezesie, w kampanii wyborczej, nie uczestnicząc w mediach? Ciężko. Staram się być i w mediach, i tych krajowych. Rano dzisiaj jeszcze byłem w programie pierwszym Telewizji Polskiej na rozmowie właśnie takiej politycznej. Tu jestem w rozgłośni lokalnej. Nie da się zrobić tego bez mediów i mediów społecznościowych. Piję do tego, panie prezesie, do wczorajszych serwisów informacyjnych. Oglądałem Fakty TVN, oglądałem Wiadomości TVP, bodajże w Faktach kilkusekundowa przebitka z panem, w Wiadomościach ani słowa, tymczasem o kampanii pana kontrkandydatów jest dużo więcej. Czym to tłumaczyć? Czym pan to sobie tłumaczy? Po pierwsze tłumaczę tym, że jestem zagrożeniem i dla kandydata PiS-u, i dla kandydatki Platformy. Więc to jest pierwsze, że będzie próba eliminacji. Jej już doświadczyłem w prekampanii, bo ja najwcześniej zadeklarowałem start, bo już w listopadzie. Od połowy grudnia nieustannie jestem w trasie, na spotkaniach, w akcji takiej prekampanijnej. Od Bałtyku po Tatry potrafiliśmy ponad 2000 km robić czasem w ciągu dwóch dni, w ciągu weekendu, spotykać się z tysiącami naszych rodaków. Również tu w Wielkopolsce pamiętam spotkanie z rolnikami, z mieszkańcami wsi na ponad 1000 osób w Rawiczu, czy w Poznaniu na Zaduszkach Witosowych, w innych miejscach. Ta marginalizacja pewnie w tych mediach ogólnokrajowych będzie. Tak, ja nie jestem ulubieńcem
mediów czy celebrytów, nie mamy takich wielkich pieniędzy jak te największe partie, dlatego ta ciężka praca i też dzięki waszym rozgłośniom, rozgłośniom lokalnym, gazetom lokalnym, rzadko się pewnie zdarza, że kandydaci na prezydenta przyjeżdżają i mają czas na media lokalne. Ja ten czas dla mediów lokalnych będę miał, bo uważam, że to jest jedna z szans dla mnie. Nie będzie równego traktowania. W mediach publicznych jestem przemilczany, ta moja aktywność. W mediach komercyjnych, tych dużych, czasem krótkie wzmianki, ale nic więcej. Co trzeba zrobić, by przebić się w mediach ogólnopolskich? Stworzyć kontrowersyjny spot, jak to zrobił chociażby Szymon Hołownia? Znaczy, tak bym się nie chciał przebijać, bo... Skrytykował pan zresztą, pan oficjalnie ten spot. Znaczy, poprosiłem, żeby to usunął i to zrobił, za co mu też warto podziękować i że potrafi powiedzieć przepraszam. To jest dobry sygnał. Źle się stało, że on w ogóle powstał. Choć z drugiej strony miał swoje 5 minut w mediach, przyzna pan. Ale ja takich 5 minut bym nie chciał mieć. To wolę mieć 5 minut czy 3 minuty nawet, ale żeby to było pozytywne przesłanie, a nie kontrowersyjne, takie zresztą dzielące znów Polaków. Ja zobaczyłem w tym spocie kompletną niespójność z tym, co kandydat chce mówić. Bo mi się podoba to, że ode mnie czerpie na przykład tą chęć zasypywania rowu, bo on zaczął o tym mówić w grudniu, ja o tym mówię już od kilku lat, więc mogę powiedzieć, że ode mnie czerpie, dobrze się wzoruje, no tylko za tą postawą musi iść też przekaz w takich materiałach wyborczych, a nie takie celowanie w rzecz, w wydarzenie, które dla wielu wciąż jest niezabliźnione. Mówię to o moich znajomych, o w niedzielę. Dlaczego ja tak też na to zareagowałem szybko? Bo w niedzielę ja się widziałem z żoną świętej pamięci Edwarda Wojtasa, naszego posła, który zginął. Wręczaliśmy nagrodę jego imienia w Lublinie na dużym spotkaniu. No więc rozmawiałem i się pytam, jak po tych 10 latach od tej tragedii wciąż rana niezabliźniona, wciąż to wraca. To samo wraca do Wiktorii Wody, żony Wiesława Wody, z którą widziałem się w styczniu w Tarnowie. Ja z tymi rodzinami mam codzienny, można powiedzieć, kontakt. Regularny kontakt. I nie wolno tej tragedii wykorzystywać cynicznie. Cynicznie wykorzystują Antoni Macierewicz od wielu lat, cynicznie, żerując na niej, ale takie śmianie się, czy takie z uśmieszkiem traktowanie tego, też mi się nie podoba. Dużo pan mówi o rozłamie w społeczeństwie. Ten podział na zwolenników i przeciwników PiSu, ja myślę, że on jest nadto widoczny. Pan z wykształcenia jest lekarzem. Pan ma receptę na uzdrowienie tej sytuacji? Mam receptę. Jaką? Mam jak z bardzo precyzyjnie nicią chirurgiczną zszyć rozdartą Polskę. Po pierwsze trzeba zacząć od siebie. Prezydent ma kilka kompetencji. Ma kompetencje w polityce zagranicznej, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Może w każdej sprawie zgłosić swoją ustawę. Ale ma też kompetencje wynikające nie z możliwości konstytucyjnych czy ustawowych, ale z autorytetu, który albo ma, albo buduje, albo niestety nie jest w stanie się nim posługiwać, bo go po prostu nie uzyskał. Jeżeli prezydent ma autorytet i jest w stanie w momentach kluczowych zabierać głos i jest punktem odniesienia nie tylko dla swoich wyborców, ale dla całej Polski, dla wszystkich środowisk politycznych, to może zmienić tą rzeczywistość. Ja będę współpracował ze wszystkimi środowiskami politycznymi na rzecz na przykład reformy służby zdrowia i to deklaruję. Zrobię wszystko, żeby zreformować służbę zdrowia, bo to jest tragedia. Zrobię wszystko, żeby zasypać te rowy podziałów. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale moja postawa na początku jako prezydenta, nie podsycania tego, nie mówienia ojczyznę dojną racz nam zwrócić, panie, czyli takich tekstów, które prezydentowi Dudzie niestety się dość często zdarzały, gdzie powodował albo jakąś kpinę, albo jakiś podział, no teraz to te krzyki w sprawie wymiaru sprawiedliwości, to nie buduje. Dlaczego tak rzadko korzystał z Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Tylko 2 razy. Dlaczego nie korzystał z konsultacji parlamentarnych? Dopiero jak teraz 3 kluby się zwróciły z prośbą, no to łaskawie było zaproszenie. Uważam, że regularność spotkań z szefami klubów parlamentarnych, różnych opcji, szczególnie tych, które są może dalekie nawet, ale po to, żeby im powiedzieć do słuchu czasem, a też ich wysłuchać. Ja takie spotkania przynajmniej raz na kwartał z szefami klubów parlamentarnych, niezależnie czy to w formacie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy w formacie spotkania w Pałacu Prezydenckim, po prostu będę odbywał. Będę prezydentem dialogu i porozumienia.
Pan wspomniał o reformie sądownictwa. Wezwał zresztą pan prezydenta do zawetowania ustawy dyscyplinującej sędziów. Powiedziałem mu to prosto w oczy. Nie poskutkowało. Ale ja zrobiłem wszystko. Inni kandydaci, którzy mieli możliwość być na tym spotkaniu, nie wszyscy byli. Ja byłem na tym spotkaniu po to, żeby powiedzieć wprost, nie w cztery oczy, ale bezpośrednio patrząc w oczy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że należy zawetować tę ustawę i przeprowadzić prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości. Jak pan ocenia wszystko to, co się dzieje wokół sędziów, wokół KRS-u? No, jest dualizm prawny. Doszliśmy do sytuacji, w której zaczynają być podważane wyroki lub wnioski pełnomocników stron zaczynają być składane w oparciu o to, że sędzia, który orzeka w danej sprawie, nie ma prawa do wydawania tych wyroków zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego. Takie wnioski już są składane na przykład w sprawach o alimenty, czyli w sprawach cywilnych. Sprawy karne zostały uregulowane przez Sąd Najwyższy i to też starałem się zwrócić uwagę prezydentowi, że Sąd Najwyższy wyciągnął rękę, bo powiedział do 23 stycznia okej, wszystko akceptujemy. Teraz sprawy cywilne mogą być wnioski o zmianę, w sprawach karnych powinny być kontynuowane, bo nie zaczynajmy tego procesu od początku, żeby nie wydłużyć. Więc jest dualizm prawny, jest niepewność stanowionych wyroków. Jak to się zakończy? Zakończy się to pogłębiającym się kryzysem i zakończy się to źle dla obywateli. To będzie tylko wzmocnienie obozu władzy, więcej polityki na sali sądowej, a uciekinierką wtedy z sali sądowej jest sprawiedliwość. Jeżeli nie będzie całościowej reformy, sędziowie pokoju, niższe koszty sądowe, krótsze postępowania, prawdziwej reformy, również spraw związanych z dyscypliną prowadzonych spraw, ale nie dyscypliną za to, że sędzia się wypowie, czy mu się ustawa podoba dotycząca Sądu Najwyższego, czy nie, tylko dyscypliną związaną z przewlekłością postępowań. Na to połóżmy nacisk. A dzisiaj są dyscyplinowani sędziowie, którzy chcą wykonać wyrok sądu i zobaczyć poparcie dla kandydatów do KRS-u. No to jest kompletnie bez sensu. Dyscyplina w pracy, a nie w myśleniu. Przejdźmy do wyborów prezydenckich. Rzuciłem okiem na sondaże. Są takie, które upatrują w panu czarnego konia. Jak pan się czuje w tej roli? Spokojnie. Już nieraz jednych sondaże skreślały, drugich wynosiły. Przestrogą na całe lata mojego życia politycznego będzie sondaże dla Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. Nie wierzmy, moi drodzy, w wiele sondaży, powiem szczerze. Wierzmy w swój zdrowy rozsądek, w swoje wyczucie, w swoje przekonania. Nie skaczę do góry, jak te sondaże są dobre. Nie rozpaczam, jak są gorsze. Wiem, że trzeba ciężko pracować. Pamiętam sierpień 2019 roku, kiedy układaliśmy listy do Sejmu. Pokazał się sondaż 2% poparcia dla nas. To nie sprzyja przyciąganiu osób na listy, promowaniu. To są trudne czasem momenty, jeżeli jeszcze tym sondażem epatują w każdych mediach od świtu do nocy. Później rzeczywistość po czasie niedługim, bo po 2 miesiącach była zupełnie inna. Ten wynik był prawie 10%, więc niech ci, którzy upajają się sondażami, robią to do 10 maja, a ja liczę na mądrość moich rodaków. Zrobię wszystko, żeby ten akurat, to przewidywanie bycia czarnym koniem tych wyborów się spełniło. Murowanym faworytem wyścigu prezydenckiego jest jednak Andrzej Duda. Zadam przewrotne pytanie. Co musi się stać, by nie wygrał? No musi być z naszej strony bardzo duża aktywność innych kandydatów. Myślę, że po stronie opozycji jest wybór i ta rywalizacja będzie wyrównana. To też sprawia, że każdy z nas będzie wierzył w to, że jest szansa. A to powoduje, że będą wychodziły coraz bardziej słabości Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, jakby nie wziął prezydent Duda udziału w debatach na przykład, to by było dla niego bardzo osłabiające. Liczę, że akurat będzie rozmawiał i przed pierwszą, i przed drugą turą. Nie tylko przed drugą turą. Więc co by się musiało wydarzyć? Wróżył kiedyś jeden z redaktorów naczelnych gazet, co musi zrobić Bronisław Komorowski, żeby nie zostać prezydentem. Ekwilibrystyka tamtego zdarzenia była ogromna, a jednak Komorowski prezydentem nie jest. Więc to się może wydarzyć jedna najprostsza czasem rzecz, która zmienia spojrzenie. Dzisiaj słyszałem też, czytałem wypowiedź Krzysztofa Szczerskiego, ministra w kancelarii prezydenta, i on mówi, że Andrzej Duda nie jest kandydatem partyjnym.
Myślę, że takie ukrywanie się, że już się nie jest z PiSu, choć robi się wszystko pod dyktando PiSu, a słabo to wygląda po prostu. Lepiej powiedzieć, tak, ja jestem kandydatem PiSu, jestem z tego dumny. No to albo jest dumny z tych dokonań rządu, albo się teraz będzie tego wstydził. Wydaje mi się to dziwne. Będziemy wykorzystywać błędy przeciwnika. A co musi się stać, by wygrał Władysław Kosiniak-Kamysz? Zrobię wszystko, żeby przekonać moich rodaków, naszych rodaków do takiej wizji Polski, która może być i solidarna, i demokratyczna. Polski, która szanuje każdego obywatela, niezależnie od miejsca pochodzenia, od miejsca urodzenia, od statusu materialnego. Musi się wydarzyć do tego ciężka praca, żeby do tej wizji zasypanych rowów, reformy służby zdrowia, prawnej i mądrej edukacji, dobrze działającego wymiaru sprawiedliwości, przekonać jak najwięcej, więc od świtu do nocy ciężka praca, dobra kampania i wiara w to, że uda się wejść do drugiej tury. Bo wiem, jestem o tym święcie przekonany, że jako jedyny spośród kandydatów opozycji jestem w stanie pokonać Andrzeja Dudę w drugiej turze. Trudniej jest na dzień dzisiejszy wejść do tej drugiej tury, ale przekonać tych wszystkich, którzy chcą zmiany, o tym, to by jest klucz do sukcesu. Wszystkiego dobrego, panie prezesie. Zapowiedziałem tę rozmowę jako spotkanie z polityką przez duże P. Trzymajmy się tego. Moim gościem był Władysław Kosiniak-Kamysz. Niewykluczone, że przyszły prezydent. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.